Buenos días, señoras y señores. Hoy vamos a ver nowy epizodo de Degradación de Barcelona. Witam serdecznie wszystkich, moi drodzy. I na sam początek mam dla was najlepszą możliwą informację. Tą informacją jest rozwiązanie konfliktu naszych trzech fantastycznych juniorów, którzy się troszeczkę ze sobą kłócili o miejsce w składzie. Mowa oczywiście o Rikim Puciu, Carlosie Aleni i Moribie. Stosowałem tutaj formację 4-3-3 z dwoma typowymi środkowymi pomocnikami, a jednym typowo defensywnym. Jak widzicie, po lekturze sekcji komentarzy doszedłem do wniosku, że warto jednak jest faktycznie to zmienić i dać szansę Ilaishowi Moribie, który może się rozwinąć na niesamowity poziom. Fakt faktem, ma też warunki fizyczne, patrzę na jego wzrost i wagę, które mogą mu dawać troszeczkę przewagę na pozycji tego typowego centralnego środkowego pomocnika, którego zadania będą jednak bardziej defensywne, moi drodzy. Tym samym nasz odwieczny dylemat, czy Oriol Busquets, czy Monchu, bo ani jeden, ani drugi jednak nie byli na tym poziomie, ten dylemat się właśnie w tym momencie rozwiązał. Tak więc, moi drodzy, Ilaish Moriba jest oficjalnie w pierwszym składzie. Mam nadzieję, że się z tego powodu cieszycie. Ja się jak najbardziej cieszę. Do tego mamy oczywiście Rikiego Pucia ustawionego tutaj. Tutaj też jest i Carlos Alenia, więc wszystko, moi drodzy, tak jak należy, funkcjonuje. Możemy oficjalnie zapisać zmiany w tym składzie. Idąc dalej, mamy oczywiście też nasz skład rezerwowy. No i ten skład rezerwowy, jak widzicie, przekonwertowałem go za to na defensywny nieco bardziej, co zresztą widać przez cofniętych jeszcze głębiej obrońców, jak i też dwóch defensywnych pomocników, czyli oczywiście wspomnianego wcześniej Oriola Busquetsa, Monchu, jak i Nikiego Gonzaleza, który też tutaj wskoczył do tego składu. Więc, moi drodzy, myślę, że ten skład wygląda naprawdę, naprawdę w porządku, jest dobrze, jest naprawdę nieźle. Mamy tutaj fajnie jakby rozlokowane te wszystkie pozycje między danych zawodników. Myślę, że u Abe w takim razie, skoro tak czy siak wszędzie gramy lewym skrzydłem, myślę, że Abe też możemy zmienić na pozycję lewego skrzydłowego. To jest akurat zawodnik, którego ja bardzo lubię z tych naszych zmienników. Absolutnie on mi najbardziej przypadł do gustu. Myślę sobie tutaj o Collado, o Conradzie de la Fuente. Myślę, że Hiroki Abe absolutnie, jeżeli chodzi o mnie, to jest absolutnie top. Jeżeli chodzi o defensywnego, jeżeli chodzi o zmiennika, przepraszam, nigdy nie mogłem na niego narzekać i zawsze mogę na niego liczyć w 100%, więc zmienimy go też na lewego skrzydłowego, żeby miał w 100% ten rozwój absolutnie najwyżej jak się da. Moi drodzy, zainaugurowaliśmy oczywiście sezon La Ligi Santander fantastycznym zwycięstwem, gdzie to Monchu de facto strzelił zwycięską bramkę, ale tak jakoś wyszło, że bardzo chcieliście tego Moribę, co się nie dziwię, mówicie, że ma naprawdę niesamowity potencjał facet, więc warto by było ten potencjał wykorzystać. Więc, moi drodzy, przetestujemy sobie tę nową formację, zobaczymy, jak ten skład się będzie spisywał, bo przed nami miesiąc sierpień, gdzie mamy starcia z Levante, z Getafe, z którymi też już się mierzyliśmy. Tutaj z tego, co widzę, jest Athletic Bilbao, zaraz jest Granada, Real Sociedad, więc absolutnie są to już naprawdę, naprawdę rywale z najwyższego poziomu. Cieszę się swoją drogą, że tutaj prowadzę karierę teraz z Ligi Hiszpańskiej. Dawno nie prowadziłem kariery z zespołu właśnie z Ligi Hiszpańskiej, a dzięki temu czegoś więcej się dowiaduję też o tej lidze, co pozostawia mi taki jakby większe pole do popisu, jeżeli chodzi o świadomość. Moi drodzy, ja z tego miejsca życzę wam smacznej kawusi. Jak widzicie, u mnie w tym przypadku kawusia mrożona, ale smacznej kawusi, wiadomo kogo i co. Tym razem nawet nie rozlałem tej kawusi, więc jest zajebiście. Przejdźmy sobie do biura i zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy oczywiście informacje o tym, że tu chcą go kupić, tu chcą tego kupić, że Araujo ma oczekiwania, nie rozumiem tego totalnie, ale mamy ofertę za Busquetsa. I normalnie, powiem wam szczerze, zastanawiałbym się nad tą ofertą, ale myślę, że mimo wszystko Sergio Busquets musi zostać z nami do samego końca. Busquets pewnie w niedalekiej przyszłości będzie kończył karierę, więc raczej chciałbym, żeby ten zawodnik właśnie u nas po prostu został. A teraz, moi drodzy, przechodząc do kolejnej propozycji, tutaj nam składają ofertę za Ansu Fatiego, którą oczywiście odrzucamy. Absolutnie, to jest nie na sprzedaż piłkarz. Jedyne co, no to standardowo będą mi tutaj próbowali za wszelką cenę Araujo zatrzymać, jak się tylko, a raczej ukraść, jak się tylko da. Więc, moi drodzy, na całe szczęście z Araujo mamy jeszcze długi, długi kontrakt, który oczywiście przedłużyliśmy, więc ja wiem, że z piłkarza nie ma niewolnika z zawodnika, czy z zawodnika z niewolnika, jakoś tak to się mówiło, ale nie wiem, mam nadzieję, że jakoś się to ogarnie, bo przecież ogarnęliśmy wszystko. Mamy z nim podpisany kontrakt na jeszcze długie, długie 3 lata, ma ogarniętą tygodniówkę, zarabia naprawdę, naprawdę niezłe pieniądze, fajnie się rozwinął, myślę, że nie ma co narzekać. Moi drodzy, mamy ofertę transferu tym razem za Oscara Mingueza. Wcześniej prosił oczywiście
wcześniej tutaj Benfica wykupiła jego klauzulę, my tę klauzulę też oczywiście odrzuciliśmy i teraz w tym momencie odrzucamy ofertę za... Nie wiem, dlaczego w ogóle taka mała to jest ta oferta. Nie mam pojęcia, dlaczego jest taka mała ta oferta, moi drodzy. Odrzucam ofertę za Minguezę i też ustalam, że nie chcę przyjmować za niego żadnych ofert. A teraz przejdźmy już na salę konferencyjną. Przed meczem z Villarrealem. Gramy na Camp Nou. Pierwszy mecz graliśmy na wyjeździe, teraz gramy pierwszy mecz w La Lidze Santander po powrocie u siebie, więc moi drodzy, powiedzmy, że Villarreal też z nami przegra. Wchodzimy na pewniaku, na absolutnym pewniaku. Powiedzmy, że jesteśmy mocni na każdej pozycji, absolutnie tak. Nie mamy zamiaru nikogo kupować, bo przecież nie możemy. I czy drużyna utrzyma taką kwitnącą formę? Myślę, że z pewnością. Trener Saul Goodman zna się na wszystkim. Co jak co, w ogóle dajcie mi nowy sezon Better Call Saul. Ja jak zaczynałem ten sezon z Nati, byłem przekonany, że to już jest jakby ostatni, finalny sezon tej antologii Breaking Bad, a tu się okazało, że jednak nie. No i jest trochę dramat. Moi drodzy, zatem czas na debiut naszego nowego środka pola, gdzie mamy Elisha Moribę, Carlesa, Alenię i Rickiego Pucia. I zobaczymy, jak ta ekipa, jak ten tercet w środku spisze się przeciwko ekipie Villarrealu. A tutaj widzę naprawdę niesamowite nazwiska. Już na pierwszy rzut oka widać piłkarzy, którzy są naprawdę top of the top. I bardzo mnie ciekawi Hudson-Odoi. Callum Hudson-Odoi ustawiony na środku pomocy. To bardzo ciekawe... pozycja, bardzo ciekawe ustalenie taktyczne. Nie wiem, czy w rzeczywistości też będzie grał na tej pozycji, ale moi drodzy, sami widzicie, że no tutaj już nie ma przelewek, to są absolutnie piłkarze z czołówki światowej. Na ławce rezerwowych też mają piłkarzy, którzy potrafią odmienić losy spotkania. Teraz bardzo mocno wszedł Villarreal w ten mecz, ale my też musimy troszeczkę mieć na uwadze, że zanim my przejdziemy faktycznie na ten nasz nominalny styl gry, to trochę wody w Wiśle musi upłynąć oczywiście. Pamiętajmy, że wcześniej graliśmy z typowo defensywnym pomocnikiem. Teraz cała trójka będzie musiała pełnić rolę zarówno ofensywne, jak i defensywne. Ale teraz Messi przepięknie tam zakręcił, próbował umieścić piłkę w siatce. No jestem ciekaw, czy ten Elisha Moriba, oczywiście dałem mu też trening, który pozwoli mu się rozwinąć nieco bardziej pod kątem defensywnym. Tam estymowany czas na rozwój jego treningu przy formie umiarkowanej to było około 30 tygodni. Więc jeżeli Elisha Moriba załapie też formę wzwyżkową, to wtedy z pewnością rozwinie się szybciej. I zobaczymy, czy faktycznie Elisha Moriba jako ten środkowy pomocnik będzie w stanie pełnić role takie też stricte defensywne, bo faktycznie mając taką trójkę, warto jest to wykorzystać. Teraz już rozpoczynamy! Próbował raz Ricky Puć, później jeszcze Carles Alenia albo na odwrót, ale ani jeden, ani drugi, ani nasza ósemka, ani szóstka nie była w stanie zamienić tej sytuacji stuprocentowej na bramkę, a Łoniaki Williams, moi drodzy, gdy się rozpędził, to lewy napastnik Villarrealu już nie pozostawił żadnych złudzeń i niestety 25 minuta, mamy 0-1, przegrywamy. Szkoda, że poszła taka kontra po takiej zmarnowanej sytuacji, bo uważam, że i Carles Alenia, i Ricky Puć powinni spokojnie to wykończyć, zamienić tę sytuację na bramkę, a wyszło jak wyszło. I moi drodzy, tracimy drugą bramkę, bardzo szybko teraz nas rozklepali i Vinicius niestety przechodzący z Tottenhamu do Villarrealu zdobywa kolejne trafienie, nasz blok defensywny nie ogarnia bomby. Barros też z tego co widzę niezbyt wie jak się nazywa w tym spotkaniu. Kawusia na uspokojenie i jedziemy dalej. No w razie czego oczywiście będą musiały być zmiany, moi drodzy, robione, zdecydowanie. Nie wiem, jak się zapatrujecie na ten środek pola. Powiem szczerze, że nie widzę troszeczkę tego wsparcia defensywy. Faktycznie mam wrażenie, że w momencie, w którym leci kontratak, nasi obrońcy są już zostawieni totalnie sami z sobą. Dokładnie, po raz kolejny, teraz zgubił krycie Araujo. Oj, Vinicius, moi drodzy, to jest druga bramka, my inkasujemy już trójkę. Po zaledwie 40 minutach, mimo iż to my na samym początku wyglądaliśmy dużo, dużo lepiej. Teraz jeszcze strata piłki przez Rickiego Pucia. No jest jakaś masakra. Araujo źle. Tak samo myślę, że nie popisuje się właśnie nasz środek pola i wydaje mi się, że jednak będziemy musieli się w tych drugich... No to jest dramat, moi drodzy, jakiś. To jest absolutnie dramat. Mamy 4-0. Jesteśmy rozbici po prostu, nie wiem, jak mali chłopcy. Nie wiem nawet, jak mam to skomentować, to co się tutaj dzieje. Araujo jest zmieniany, w jego miejsce wchodzi Piqué. Dodatkowo, jeżeli chodzi o nasz skład, w miejsce Carlesa Alenii wejdzie sobie... Monchu. I moi drodzy, Monchu jako ten typowy defensywny pomocnik, no liczę na ciebie, przyjacielu. Zobaczmy jeszcze zarządzanie zespołem, czy te zmiany się zaktualizowały. Mam wrażenie, że tak, Monchu, masz tutaj SPD, masz SPD, Monchu, więc lecimy z tematem. Patrzę tutaj jeszcze po ocenach, czy ktoś z przodu, czy komuś tutaj z przodu nie idzie. No na pewno, no najbardziej nie radzi sobie totalnie blok defensywny, Barros sobie też nie radzi, ale no nie wiem, czy zmienianie wszystkich tutaj tu i teraz w tym momencie... O, nie wiem, czy to jest najlepszy możliwy pomysł, moi drodzy. Na razie zostawmy to, czy tak jak jest, czy jeszcze tutaj zrobić, czy ruszyć jeszcze jakąś zmianę.
może zrobić to nieco jeszcze bardziej ofensywnie, może przesunąć Pedriego na pozycję SPO, Rikiego Pucia zamienić tutaj stronami z Elijahem Moribą i teraz gdy zmienimy na Elijaha Moribę, tylko muszę na tego Moribę sobie najechać, a to nie jest wcale takie łatwe, to będziemy mogli wpuścić sobie w to miejsce pana Abe i teraz gdy jest Abe, to możemy sobie ruszyć w taki sposób, totalnie już full ofensywnie, jak się tylko da. No robimy to, moi drodzy. Nie wiem, czy jest szansa na jakikolwiek comeback z takiego rezultatu. Nie wiem też, czy jest... Nie ma sensu chyba raczej wkraczać w ten mecz, bo marne szanse, że odrobimy czterobramkową stratę. A wtedy oczywiście zmarnowalibyśmy ten nasz dziki token, czarną kartę w możliwości wejścia w jakiś mecz. Zobaczymy, moi drodzy, czy powrót do tej formacji z typowo defensywnym pomocnikiem przyniesie pożądany rezultat, moi drodzy. Pierwsze co, to się zameldował Abe, pierwsze co zameldował się Mączu. Mączu zrobił przechwyt, Abe podał piłkę i Pedri zdobywa bramkę, moi drodzy. Więc faktycznie zmiana formacji, wpuszczenie defensywnego pomocnika ma sens. Ja wiem, że dużo osób z was może twierdzić, że nie wykorzystujemy pełnego potencjału Elijaha Moriby, ale moi drodzy, my tak czy siak już przesunęliśmy Pedriego ze środka pola teoretycznie na skrzydło. No mamy taki dobrobyt w tym środku pola, że niestety jest trochę to problematyczne, a Moriba mimo wszystko nie spełnia tak tej roli defensywnego pomocnika. Nie wiem, ile faktycznie też jemu ewentualnie by zamieniła konwersja typowo na defensywnego pomocnika, na tę pozycję SPD. To myślę, że mogłoby... O Jezus Maria, Pedri, druga bramka, 2-0. Co tu się dzieje, jak się Pedri rozkręcił? Ja myślałem, że to jest dośrodkowanie. Nie wiem, czy Pedri nie strzelił właśnie centrostrzałem. Jeżeli do 70 minuty, moi drodzy... Zaczynam poważnie rozważać jednak wkroczenie w ten mecz. Przed chwilą wiem, że mówiłem coś innego, ale oni robią niesamowitą robotę. Po raz kolejny, no Pedri, absolutny kocur. Uważam, że to jest nasz najlepszy piłkarz zdecydowanie, tylko niestety blok defensywny znowu niestety sobie nie radzi, ale teraz już musi pomóc Oscar Mingueza. Dobrze, fantastycznie. Mączu, widzicie? Mączu wrócił do defensywy i teraz 73. minuta. Czy będzie jeszcze piłka Messiego? Messi, świetnie. Rikki Puć, mamy 3-4. Jezus Maria, ależ momentu w naszym wykonaniu. Moi drodzy, 75. minuta, jest jeszcze 15 minut. Możemy jeszcze spokojnie to spotkanie wygrać. Znaczy, zremisować. Jak najbardziej. Nie wiem, czy powinienem wkraczać w ten mecz, czy nie. Czy nie zostawić tego symulacji, bo mam wrażenie, że symulacja teraz tutaj robi niesamowitą robotę. Załączyło się ewidentnie jakieś momentum, które... Kurwa. Ale szkoda, no... Niestety, Vinicius inkasuje hat-tricka. Jeden jedyny kontratak Villarrealu w tej drugiej połowie i niestety nie udało się nam tego momentu przełamać. Jeszcze rzut karny Parejo, więc moi drodzy, ten mecz się może dla nas totalnie posypać. Mimo takiego fantastycznego powrotu, to może być dla nas absolutna tragedia. Niestety, Parejo trafia, a to jest, moi drodzy, 6-3. 6-3, nie mamy nic. Nie mamy nic do gadania. Jesteśmy totalnie ryby i Barcelona głosu nie ma w tym meczu. Absolutnie. Bezsilny Fati. Mam wrażenie, że kompletnie nieobecny. Chyba tylko duchem jest na boisku i to nawet nie wiem, czy do końca. Pedri sam meczu nie wygra. Mimo wszystko uważam, że gra naszego zespołu odmieniła się o 488 stopni od momentu, jak na boisko wszedł Mączu. Totalnie bomby nie ogarniał. No w sumie tutaj można by dużo naprawdę mówić. Moi drodzy, zszedł Elijah Moriba, zszedł Carles Alenia. Uważam, że wejście Mączu po raz kolejny udowodniło, że Mączu jest, czy tego chcecie, czy nie, na obecną chwilę Mączu jest pewniakiem w naszym składzie. Absolutnie. Po prostu nie wiem, czy to jest kwestia tego meczu. To wiadomo, że to też zajmuje trochę czasu, aż się ta taktyka przystosuje na dobrą sprawę, ale przechodząc tutaj do składu, patrząc na Elijaha Moribę, aż wejdę w treningi, zaraz zobaczymy, moi drodzy. Plan rozwoju. Elijah Moriba w planie rozwoju na przechwytującego pomocnika, żeby mu podciągnąć po prostu defensywę, ma 33 tygodnie. Jeżeli chodzi o pozycję SPD, ma 129 tygodni, moi drodzy. To jest naprawdę, naprawdę dużo czasu. Już prędzej z niego zrobimy po raz kolejny. Kolejnego SPO, ale ile my tych ofensywnych pomocników możemy mieć u nas w składzie? Idąc dalej, Carles Alenia ma oczywiście tutaj teraz ustalone od bramki do bramki, ale tak samo, no z niego środkowego pomocnika defensywnego tym bardziej nie zrobimy. On jest jeszcze bardziej usposobiony ofensywnie, więc moi drodzy, no czy się to komuś podoba, czy nie, mam wrażenie, że udowodnił to, no i tak samo Nico Gonzalez też typowo ofensywnie usposobiony. No mamy problem z tą pozycją tego defensywnego pomocnika. Uważam, że jest ona nam potrzebna w 100% i gra w taki sposób, taką ofensywną trójką, jaką tutaj mamy, jest mocno problematyczna. Nie jesteśmy w stanie
w ogóle wywrzeć przewagi. Sromotna porażka w naszym wykonaniu. Bardzo dużo utraconych goli. Źle się spisywał blok defensywny. Źle się spisywała pomoc. Absolutna tragedia. I tak jak mówię, od wejścia w drugich 45 minutach Aby od pierwszej minuty, od wejścia Mączu, gra zaczęła wyglądać totalnie inaczej. Odmieniła się po prostu cała gra tego zespołu. Moi drodzy, mamy informacje o przełożonych spotkaniach. Oczywiście w związku z losowaniami do eliminacji Ligi Europy. Tak mi się wydaje, że to jest właśnie z tego względu, więc moi drodzy, zobaczmy. Carles Alenia, tutaj chcą za niego zapłacić bardzo mało, aż tak śmiesznie mało. Ja tutaj też blokuję transfer tego piłkarza, nie mam zamiaru się nikogo pozbywać. Araujo też najchętniej bym zablokował, ale niestety przez te jakieś tam zawirowania nie jestem w stanie. Moi drodzy, tak, mamy informacje o losowaniach grup czy eliminacji. Bo ja w sumie teraz nie wiem, czy to są eliminacje, czy grupy faktycznie. Losowanie grup, czyli moi drodzy, my lądujemy bezpośrednio w grupie Ligi Europy, a nie w eliminacjach. Ja myślałem, że my wygrywając ten Puchar Króla trafiamy do eliminacji do Ligi Europy, ale otóż nie, moi drodzy. FC Barcelona znajduje się w grupie G, gdzie mamy jeszcze AZ Alkmaar, Fenerbahce i Lucern. No, AZ Alkmaar i Fenerbahce to są raczej zespoły z czołówki. Może nie takiej typowo europejskiej, ale absolutnie zespoły ze sporym doświadczeniem europejskim. Nie żadne Beniaminki, Jaśki do bicia, więc to będą naprawdę ciężkie boje. Tym bardziej, że ciężkie wyjazdy na trudne tereny. Moi drodzy, zaczynamy. Kolejne informacje, oczywiście standardowo Sevilla, Araujo i tak dalej. Kolejna propozycja kupna, którą po raz kolejny oczywiście odrzucamy. Mamy także informacje o nieobecnych zawodnikach z powodu powołań do kadry. Jest tutaj m.in. Jordi Alba, Pedri, Sergi Roberto, Ansu Fati, Konrad de la Fuente i Ronald Araujo. Więc mamy tych piłkarzy naprawdę masę powołanych. Czas na starcie z szóstym Hetafem. My niestety dosyć dramatycznie nisko spadliśmy po tej drugiej kolejce. Pierwsze lideruje tutaj Atletico Madryt, które jednak mimo wszystko już się po drodze wysypało, bo ma tych punktów mniej. Moi drodzy, w ogóle z tego co widzę, to chyba... No nie, no nikt nie jest w stanie już ich wyprzedzić. Nikt nie jest już ich w stanie wyprzedzić, bo każda drużyna się tutaj jakby wysypała gdzieś po drodze. My na dobrą sprawę zamykamy tę kolejkę teraz, rozgrywając spotkanie z Hetafe, które ma chrapkę jednak, żeby się wbić do ścisłej czołówki. Inkasując te punkty, Hetafe mógłby wtedy wyprzedzić tam kilka drużyn po drodze i wskoczyć właśnie do tego top 4 bezpośrednio. Tak mi się wydaje. Czekajcie, jeszcze raz spojrzę. Hetafe. Jedno zwycięstwo, jeden remis, więc tak. Hetafe wygrywając ewentualnie z nami mogłoby się zrównać z Realem i Atletico Madryt. Mam nadzieję, że te plany im jednak pokrzyżujemy. Zobaczmy, jak faktycznie wygląda ten terminarz, czy my lada moment już będziemy grać nasz debiutancki mecz w Lidze Europy. Otóż tak, FC Luzern jest lada moment na kalendarzu, więc myślę, że do tego spotkania też sobie spokojnie dotrzemy. Czas na zmiany. Czas na zmiany, moi drodzy, w kadrze. Myślę, że zostało udowodnione, że jednak ta pozycja defensywnego pomocnika jest w naszej kadrze niezwykle ważna. I Mączu po raz kolejny pokazał, że zasługuje na miejsce w wyjściowej jedenastce. Dodatkowo, Abe wejdzie sobie w miejsce Ansu Fatiego, który po raz kolejny, niestety z bólem serca muszę to stwierdzić, nie pokazał za wiele. Cieszę się, że w końcu morale Araujo dają o sobie znać, że jest bardzo zadowolony. Trochę mniej mnie cieszy to, że mimo wszystko nie zagrał jakiegoś meczu życia ostatnio. Zobaczymy, czy Araujo i Pique jednak trochę więcej jakości nam dadzą w tym bloku defensywnym. Pedri rozwinął się na 89 punktów overalla, moi drodzy. Jeszcze mimo wszystko w tej formie wzwyżkowej ma odrobinę mniej punktów overalla od Messiego, ale to jest, moi drodzy, kwestia 2-3 tygodni, aż Pedri definitywnie, oficjalnie, patrząc pod kątem overalla, stanie się naszym najlepszym piłkarzem i koniec, kropka. Czas na kolejny mecz ligowy, tym razem mierzymy się na wyjeździe z Hetafe póki co. Mecz wyjazdowy, ten pierwszy inaugurujący ten sezon, wyszedł nam rewelacyjnie. Drugie spotkanie u siebie, no totalna dramaturgia. Zgarnialiśmy 4-0 na bombę, na pysk, po szybka bomba na banie i koniec. Po 45 minutach przegrywaliśmy 4-0, potem świetny comeback w wykonaniu Pedriego i ekipy po wejściu Mączu. Mieliśmy 4-3, ale brak koncentracji w defensywie, 5-3 niestety po przejęciu piłki z kontrataku i tym samym, moi drodzy, później jeszcze jakiś faul w polu karnym, więc już totalnie dramat i jeszcze raz dramat. Zobaczymy, czy teraz Mączu, na niego jestem, nie będę ukrywał, mocno wyczulony, będę sprawdzał, jak się ten zawodnik będzie tutaj faktycznie spisywał, czy dobrze, czy źle, czy udowodni, że faktycznie to miejsce w wyjściowej jedenastce należy mu się bezapelacyjnie. A teraz Ricky Puig. Cieszę się, że Abe też się wbił do pierwszego składu, bo ja nie ukrywam, że... Zresztą mówiłem wam to od początku. Ja mam pewien problem z Ansu Fatim. Uważam, że ten piłkarz nie daje tyle naszemu zespołowi, co powinien. Nie chcę twierdzić, że on jakoś chodzi po prostu w trakcie spotkań, że te mecze na meczach po prostu odhacza obecność.
Bo czasami faktycznie da znak jakości, zdobędzie jakąś bramkę, ale mimo wszystko mam wrażenie, że w większości spotkań, patrząc po naszych skrzydłowych, nawet nie ma co się zastanawiać, jeżeli chodzi o wkład jakościowy w dane spotkanie. Po prostu nie wydaje mi się, żeby Ansu Fati na ten moment wpisywał się w kolektyw naszych zawodników, w taki jednolity monolit, który świadczy o naszej jakości w ofensywie. Teraz, moi drodzy, kolejna asysta Pedriego, przepiękne odegranie do Lionela Messiego, mamy 1-0, wygrywamy z Getafe w 35 minucie. Wygląda to naprawdę, naprawdę dobrze, świetnie sobie radzi środek pola, bo zamykamy te wszystkie akcje. W momencie, w którym przechodzi jakiś, jest budowany jakiś powoli groźny atak po stronie Getafe, wtedy to wszystko przerywa albo Ricky Puig, czy Carles Alenia schodzący nieco niżej, czy oczywiście Mączu, który tylko czyha na każdą wysuniętą piłkę po stronie piłkarzy Getafe. Teraz kolejny świetny przechwyt, tym razem w wykonaniu Jordiego Alby i ruszamy z kontratakiem. Carles Alenia, no tym razem brak precyzyjnego dogrania z jego strony. I koniec pierwszej połowy. Po 45 minutach prowadzimy 1-0. Jedna jedyna akcja w tym całym meczu, ale za to stuprocentowo skuteczna. Patrząc po naszym składzie, zastanawiam się, kogo mógłbym jeszcze tutaj wprowadzić z ławki rezerwowych, jakie zmiany mógłbym przeprowadzić. Myślę, że blok defensywny radzi sobie naprawdę, naprawdę świetnie. Pique i Araujo pokazują znak jakości, certyfikat absolutnie tutaj. Pique, można powiedzieć, że pokazał swoją kartę stałego klienta, chociaż teraz Araujo, że nadłuwa totalna, znowu odpuścił strasznie krycie i przez to straciliśmy bramkę, tylko na całe szczęście Getafe strzeliło tego gola ze spalonego, ale to było dla mnie, to jest dla mnie wyraźny znak, że mimo wszystko Araujo jest myślami chyba gdzieś indziej. Wpuszczę w jego miejsce Minguezę, patrzę dalej po środku pola, wpuszczę mimo wszystko Moribę w miejsce Carlesa Aleni. I to jest moja zmiana na te drugie 45 minut. Zobaczymy, czy to jakoś się przełoży na rezultat tego spotkania, bo póki co, z tego co widzę, Getafe bardzo mocno agresywnie ruszyło w tych drugich 45 minutach. I teraz jest strzał, ale w końcu Barros też pokazuje, że jest na tym meczu nie tylko po to, żeby stać między słupkami, ale żeby ratować nas w sytuacji krytycznej. Świetna interwencja hiszpańskiego golkipera. Pojawił się już na boisku Ilaś Moriba i Oscar Mingueza. Teraz z tą dwójką zawodników możemy spokojnie bronić tego wyniku albo nawet wyprowadzać takie kąśliwe kontrataki. Mamy szybkich piłkarzy na skrzydłach, jesteśmy w stanie zagrozić Getafe zdecydowanie. Jeżeli chodzi o kontratak, mamy tutaj i Abe, i Messiego, i przede wszystkim Pedriego, którzy znają się na rzeczy. I teraz właśnie wspomniany wcześniej Pedri przy piłce, ale niestety tam kryty przez trzech piłkarzy utracił tę futbolówkę na rzecz rywali. 71 minuta, niestety, moi drodzy, ależ teraz fatalnie się ustawili nasi defensorzy i Unal niestety zdobywa bramkę w 73 minucie. Czas na ofensywne zmiany, zatem wejdzie Ansu Fati w miejsce Abe. Zobaczymy, Ansu, 87 punktów overola u ciebie na liczniku. Chciałbym faktycznie zobaczyć te punkty overola też przełożone na rezultat na murawie. Tak więc Ansu Fati, moi drodzy, wchodzi. Ma 15 minut, żeby faktycznie dać jakiś certyfikat jakości. To cały czas mówię dzisiaj o certyfikacie jakości, jakoś za dużo tego określenia, za dużo tego porównania. W każdym razie, Ansu Fati ma 15 minut, żeby zrobić różnicę, żeby przełożyć faktycznie swoje umiejętności na jakąkolwiek zmianę rezultatu. Teraz świetnie rusza Ilaś Moriba, ale podanie było beznadziejne, nazywając rzeczy po imieniu. Świetnie Ricky Puig. I teraz Messi zagrywa nas do środka. Świetnie wypuszczony, ale myślałem, że Ricky Puig jednak kopnie tę piłkę, ale chyba tam mu została ta futbolówka tuż sprzed nosa zabrana przez Erika Kabako i niestety, moi drodzy, Kabako tym samym ustanowił ten rezultat spotkania. Tak więc bramka Enesa Unala w 73 minucie ustawiła wynik meczu na 1-1. Tak więc mamy jeden punkt, dzielimy się tymi punktami z Getafe. No oni też pewnie czują gigantyczny niedosyt, bo oni chcieli pójść tutaj po komplet tych punktów, żeby wskoczyć faktycznie od razu w czołówkę, zaznaczyć swoją pozycję dominującą na początku tego sezonu. Teraz mamy problemy. My mamy zdecydowanie problemy, trzymamy się w środku tabeli po trzech kolejkach 4 punkty. Araujo, co ty tutaj mi chcesz powiedzieć? Teraz się już nigdy nie przekonamy, następnym razem muszę, nie wyrywaj się tak, następnym razem wygramy, powiem ci, nie wyrywaj się tak, ja cię muszę tutaj utemperować, bo Araujo, ja wiem, że my mamy tutaj ciężką sytuację, ale mam wrażenie, że od dwóch meczów jesteś totalnie, totalnie nieskoncentrowany. Posadziłem na ławce Oscara Minguezę, a patrząc na ten mecz, na przebieg tego spotkania, wychodzi na to, że to złego obrońcę postawiłem na ławce rezerwowych, przepraszam. Moi drodzy, zastanawiacie się pewnie, jakie są najgłośniejsze transfery.
a ja wam już śpieszę z odpowiedzią. Tak więc, moi drodzy, zapraszam serdecznie. Mamy tutaj najgłośniejsze transfery w sierpniu 2022 roku i mamy Saula, który odchodzi z Atletico do Liverpoolu, dodatkowo Serge Gnabry, który w miejsce Saula przychodzi do Atletico, i Ndombele zmieniający Totki na Manchester United. Zobaczmy jeszcze dalej z tych takich najgłośniejszych, największych kwot. PSG sprzedało do Leicester City Marco Verratti'ego, Ruben Dias odchodzi też do Atletico Madryt, Ruben Neves do Atletico Madryt. Nie podoba mi się to, moi drodzy. Mam wrażenie, jakby Atletico Madryt wydało z 300 baniek jak nic. Naprawdę niesamowicie się tutaj wzmocnili. To zwiastuje gigantyczne kłopoty. Z drugiej strony osłabił się troszeczkę Real Madryt. Eder Militao odchodzący do Arsenalu. Real Sociedad sprzedaje Isaka do Bayeru Leverkusen. Sevilla też się osłabiła. Moi drodzy, większość transferów, no Athletic Bilbao oczywiście, Łoniaki Williams zmienił barwy z Atletico Bilbao na Villarreal. To wcześniej widzieliśmy. Pau Torres odchodzi z Villarrealu. A z tego co widzę, to mnóstwo piłkarzy bezpośrednio z Legii Santander jest wykupionych do jakichś innych lig. Oczywiście mamy tutaj jakieś zastępstwo, jak tam Mauro Icardi do Valencji, ale oprócz Atletico, które wydało kosmicznie dużo pieniędzy, wygląda to całkiem nieźle. Z ciekawości, żeby mieć pewność, zobaczmy. Jeżeli chodzi o Levante, tutaj przyszedł Munoz i Abia, 41 baniek wydane. I jeżeli chodzi o Malagę, Jaume, Pittini, Fonseca i Lukumi, 24 bańki. Fernandez, Duker, Saparenko, Veljkovic, 55 baniek wydanych przez Espanyol. Jeżeli chodzi o Real Betis wydał dużo pieniędzy. Przyszedł do nich przede wszystkim La Croix, Barene Teixeira, Boże, pamiętam, że jakoś to nazwisko się czytało bardzo dziwnie, ale nie jestem w stanie tego, jego powiedzieć. Ben Rau i Trojański, odszedł William Carvalho i Loren. Idąc dalej, Real Madryt sprzedał Kubo i Militao, nie kupili totalnie nikogo, nie w stylu Realu. Jeżeli chodzi o Real Sociedad, przyszedł do nich Dolberg i Bellerin, odszedł Isak, Munoz. Ojojojojojojoj, moi drodzy, Real Sociedad się bardzo mocno tutaj osłabił. Z drugiej strony dostali gigantyczny zastrzyk pieniędzy, bo 250 baniek. Real Valladolid, czyli oczywiście zespół, który razem z nami awansował, kupił mu Sondę, Schuberta i Comensala. Sanie sprzedali Miguela. Idąc dalej, mamy jeszcze Eibar, które kupiło Borre, Petrosa, Betino i Coco. Odszedł od nich Esposito i Dziuba. Idąc dalej, mamy Łeskę, Destro, Lauper, Andone, Bigon i Geni, czyli to jest też kolejny zespół, który oczywiście z nami awansował. Oni takie typowo beniaminkowe transfery, bym powiedział. Jeżeli chodzi o Sevillę, tutaj kolejny zespół, który się mocno osłabił. Odszedł Diego Carlos, Gomez, Enseiri, Nanon, a przyszedł tylko Kevin Volland. Zaledwie za 36 milionów. Mało. Jeżeli chodzi o Almerię, do nich jedno wzmocnienie. Idziemy dalej. Valencia. Tutaj odszedł Jaime, Soler i Lato. Grzegorz Lato, kurczę, że inaugurował teraz swoją karierę znowu, to ciekawe. Przyszedł do nich za to Icardi i Zaniolo. Ciekawe transfery po stronie Valencii. Villarreal natomiast tutaj straszne przetasowania. William, Santa Maria i Duarte. Odszedł Torres, Onterivos i Gomez. No i właśnie, wspomniany wcześniej Williams odszedł z Atletico, ale na jego miejsce przyszedł Nunes. Jeżeli chodzi o Atletico Madryt, tutaj, moi drodzy, 275 baniek wydanych na Sergio Gnabry'ego, Rubena Nevesa i Rubena Diasa. Odszedł od nich Saul, Felipe i Trippier za 150 milionów, więc spokojnie 150 baniek jeszcze dodatkowo z kieszeni swoje wyłożyło Atletico Madryt. Idąc dalej, patrzę jeszcze na pozostałe zespoły i widzę, czy są tutaj jeszcze jakieś mega głośne transfery. Celta Vigo tutaj 49 milionów wydanych. No Barcelona oczywiście, nikt od nas nie odszedł na całe szczęście i nikt nie przyszedł, bo nie może. A jeżeli chodzi o Getafe, to tutaj NDIS, Soria i Gene odszedł. Przyszedł Pellegrini, McGinn i Politano. O, moi drodzy, mega aktywna La Liga Santander, co zresztą widać na każdym kroku, że te transfery się sypią na lewo i prawo z każdej możliwej ligi. W nowych transferach tylko co i rusz się pojawia jakiś zespół hiszpański. Mamy ofertę wypożyczenia Draskowicza. Celta Vigo chciałaby go wypożyczyć z opcją wykupu. Ja w żadnym wypadku nie chcę go wypożyczać z opcją wykupu. Mogę go ewentualnie wypożyczyć po prostu na rok albo na krótkie wypożyczenie, jak tylko chcecie. Więc, moi drodzy, to jest moja propozycja do was. Draskowicz może do was pójść, ale tylko oczywiście w formie wypożyczenia, bez żadnych zakupów. Moi drodzy, mamy kolejne informacje z biura transferowego. Na pewno będą próbowali nam tutaj ukraść mnóstwo zawodników. Ronald Araujo, dwie oferty. Real Madryt chce nam ukraść Araujo i Real Madryt chciałoby nam dać Reiniera, który ma 20 lat. Kurczę, ciekawa opcja, ale no oczywiście odrzucamy ją. Nie jesteśmy w stanie robić takich transakcji, nie możemy robić takich transakcji i nigdy w życiu byśmy ich nie zrobili. Idąc dalej, moi drodzy, mamy jeszcze 70... To jest mega dużo, ale Jordi Alba jest wiekowy, ma 33 lata, ale nie przesadzajmy.
nie sprzedamy go, nie możemy go sprzedać. Więc ofertę transferową za Jordiego Albę też oczywiście odrzucamy. Nie musimy, nie jesteśmy zmuszeni do sprzedaży danego zawodnika. Jeszcze Ridle Baku zdobyty przez klub AS Roma. Mamy dogadanie wypożyczenia Draskowicza, który pójdzie do Celty Bigo na rok, więc zobaczymy Draskowicz, czy się dogada tam faktycznie z Celtą. Mamy kolejną ofertę, tym razem cała piłkarska Europa chce kupić Araujo zasadniczo. Taki chłop, który jest teoretycznie wystawiony na listę transferową, a w rzeczywistości nie jest wystawiony na listę transferową, no to jest jak jest. Mam nieodparte wrażenie, że do końca tej kariery już będziemy się męczyć tylko i wyłącznie z przychodzącymi ofertami za Araujo, z którymi nic nie będziemy mogli zrobić. Słabe, ale takie są fakty. Moi drodzy, mamy kolejne informacje, czy ten Draskowicz od nas odejdzie, czy on pójdzie na to wypożyczenie. Poszedł na wypożyczenie, tak więc moi drodzy, jednym zawodnikiem, który od nas odchodzi, jest właśnie wspomniany przeze mnie wcześniej Draskowicz. No jest faktycznie, a nie, nawet ich tu nie ma, bo w sumie tak, przecież my wypożyczaliśmy sporo. Bayern, tak, rozmawia z nami Pedri. Nie, Bayern, wara od Pedriego. Teraz pewnie wleci jakaś oferta rzędu 200-300 baniek za Pedriego, ale ja powiem tyle, A nie, Bayer Leverkusen chce. Po raz kolejny, kurde, każdy klub na świecie chce kupić Araujo, ale my po raz kolejny mówimy nie. Zobaczymy, czy Bayern faktycznie złoży jakąś rekordową kwotę za Pedriego. Nie, jest oferta wypożyczenia Claudio Alvesa, naszego prawego obrońcy. Oferta wypożyczenia do Trabzonsporu z opcją wykupu. Ja powiem tak, oni chcą zrobić opcję wykupu. Ja mogę wam go wypożyczyć. Nie chcę go wypożyczać z opcją wykupu, więc zobaczymy, czy się tak ewentualnie dogadamy. Chociaż odezwaliście się oczywiście standardowo za późno. Pewnie tak czy siak teraz jeszcze wpadnie jakaś oferta w momencie, w którym się już zamknęło okno transferowe. Mamy comiesięczne raporty o juniorach. Mamy też ofertę transferu za Sergio Busquetsa, a nie za Oriola Busquetsa, ale tutaj też odrzucamy. Kolejna oczywiście transfera 450, oferta transferowa, przepraszam, za Araujo. Mamy informacje o końcu ostatniego dnia transferowego, a także Villarreal chciałby kupić Piqué, tu też sobie oczywiście odrzucamy. Nie sprzedajemy Piqué, Piqué będzie kończył u nas karierę, taki jest plan, moi drodzy. Aston Villa chce zakupić sobie, nie. No dobrze,